ponieważ on wrócił do swojej kryjówki, aby ją odzyskać. The killer po nią wrócił? To się zgadza. Wygląda na to, że próbował ją odzyskać. Zranił 3 policjantów na miejscu. Ale w jakiś sposób wygląda na to, że udało im się to ochronić od The Killera. Shelley The Killer to nie jest zwykły człowiek. I taśma również dodana do zapisów sądowych. Ostatnim dowodem jest ten uniform gońca. Czy to jest uniform z hotelu Gatewater? Czy został on użyty podczas morderstwa? Jestem prawie pewna, że tak. Mamy tutaj nawet parę czarnych, skórzanych rękawiczek w jednej z kieszeni. Nie ma co do tego wątpliwości. The Killer to nosił w nocy morderstwa. Jest jedna rzecz, którą uważam za interesującą co do tego uniformu. A cóż to może być? Brakuje tutaj guzika. Guzika? To jest bardzo unikalny guzik. Jestem pewna, że gdybyśmy go odzyskali, to dostarczyło nam pewnych interesujących poszlak. I uniform gońca jest również dodany. To wszystko, co mam do zaprezentowania, Wysoki Sądzie. Jest tak, jak myślałem. I cóż to, Wysoki Sądzie? Jestem pewien, że gdyby bylibyśmy pod normalnymi okolicznościami, te przedmioty z kryjówki Shelley'ego The Killera byłyby bardzo ważnymi poszlakami. Jednakże nasze pytanie to nie jest, kto zabił. To jest, kto jest klientem. Tak, to jest prawda. A te 3 przedmioty nic nam o tym nie mówią. Dziękuję za pani ciężką pracę, pani Von Karma. Może pani już iść. Chwilka, Wysoki Sądzie. Proszę dopuścić mnie do zbadania tych nowych dowodów. Oddalony. Sąd już ma wszystkie dowody, których potrzebuje do ogłoszenia werdyktu. Wspaniale! Absolutnie cudowne! Ten sędzia to taki mądry człowiek, czyż nie? Czy to jest koniec? Phoenix, ja wiedziałem. Nie ma czegoś takiego jak cud na tym świecie, czyż nie? Myślę, że się mylisz. Myślę, że one istnieją. Ale musisz sprawić, żeby taki cud się stał. Zaszedłeś tak daleko, teraz nie możesz się poddać. Ale nieważne jak na to spojrzysz, to jest... Spróbuj, dla mojego dobra. Po prostu przemyśl to przez krótką chwilę. Mamy 2 wyjścia z tej sytuacji. Dwa? Pierwsze wyjście. Sprawić, żeby Angard życzył z głębi swojego serca o werdykt winny. Ha? The Killer zawsze umieściłby swoje życzenia klientów na pierwszym miejscu. Jeżeli Angard we własnej osobie chciałby być skazany, wtedy wypuściłby swoją zakładniczkę. To może być prawda, ale to jest proszenie mnie o coś niemożliwego. Drugi sposób. Zmusić The Killera, żeby zakończył swój kontrakt z Angardem. Jeżeli The Killer nie myślałby już o Angardzie jako o swoim kliencie, wtedy wypuściłby Maję. Mia, to jest jeszcze bardziej niemożliwe. On jest człowiekiem, który ceni związek pomiędzy sobą a swoim klientem ponad wszystko inne. Wiem, że oba te wyjścia wyglądają na coś niemożliwego, ale jeżeli sprawiłbyś, że chociaż jedno z nich mogło się wydarzyć, to już byłby prawdziwy cud. Większym problemem jest to, że sędzia już powiedział, że on nie potrzebuje więcej dowodów. Te dowody, które zostały przed chwilą pokazane, on ich nie akceptuje. Phoenix, przemyśl wszystko od innej strony. Czy to nie zawsze nam wypalało? Innej strony? Chwilka, czy ona oznacza... Czy ona ma na myśli... Masz na myśli, żeby wszystko odwrócić? Phoenix, sędzia mówi, że on już nie potrzebuje dowodów. W takim razie, kto ich potrzebuje? Osoba, która potrzebuje dowodów. Obrona, prokuratura i sędzia. My wszyscy widzieliśmy już wszystkie dowody. I teraz dotarliśmy po tych dowodach do jednej prawdziwej prawdy. Ale są ludzie, którzy tych dowodów nie widzieli. I ci ludzie nie znają prawdy. Ta prawda to może być to, co sprowadzi tą rozprawę do końca. Tym razem nie ma żadnych sprzeciwów, czyż nie?
A teraz ogłoszę mój werdykt. Dlaczego wszyscy nie usiądziemy i nie posłuchamy dzieciaczki? Już panu powiedziałem, panie Wright. Sąd nie potrzebuje żadnych nowych dowodów. Nie mówię, że potrzebujemy prezentowania nowych dowodów, wysoki sądzie. A więc chce pan pokazać dowód dla tej osoby? Tak, wysoki sądzie. Proszę, wysoki sądzie. Panie Wright, dla pana, za to, że pan tak prosi z taką pasją, dopuszczę panu jedną szansę. Proszę pokazać swój dowód dla osoby, którą no pan myśli. To jest niemożliwe, żeby odwrócić całą tę sytuację w jednym podejściu. Jedna próba, to wszystko, na co pozwolę. Muszę spróbować sobie przypomnieć wszystko, co wydarzyło się aż do tej chwili. Myśl, Phoenix, myśl! Musi być sposób, żeby uratować Maję i zdjąć Angarda w tym samym czasie. A więc, panie Wright, nie marnujmy więcej czasu. Komu chciałby pan zaprezentować dowód? Tak, będziemy teraz mogli wybrać osobę, dla której chcemy zaprezentować dowód i dowód, który chcemy zaprezentować. I uwierzcie, jeżeli popełnimy błąd w chociaż w jednej odpowiedzi na te dwa pytania, wtedy game over, tak. Zobaczymy złe zakończenie epizodu czwartego. Tak, oczywiście, Matt Angard zostanie uniewinniony, ale Adrian Andrews, niewinna osoba, zostanie skazana na śmierć. Maya zostanie wypuszczona przez The Killera, bo w końcu to człowiek, który dotrzymuje słowa. No ale pomogliśmy mordercy uciec, a niewinna osoba zostaje skazana, a więc tak być nie może po prostu. Nie chcemy takiego zakończenia, a więc nie możemy teraz popełnić błędu. To jest krytyczny moment. A więc, komu chcielibyśmy zaprezentować dowód? Sędzia mówi dla tej osoby, czyli dla Shelley'ego The Killera we własnej osobie. Take that! Rozumiem. A teraz, niech pan powie dla sądu, jaki dowód chciałby pan pokazać tej osobie. I cóż, Mia mówi, że nie wszystkie osoby znają całą prawdę o tej sprawie i tą osobą jest The Killer, ponieważ on nie ma pojęcia, że Angard umieścił kamerę szpiegowską w oku tego wypchanego niedźwiadka. Na początku myśleliśmy, że mogło to być do szpiegowania Corridy, jednakże przypomnijmy sobie, co Angard powiedział nam, kiedy ujawniliśmy jego prawdziwą twarz w więzieniu. Tak, on nam powiedział, że nie ufa nikomu, nikomu, a już na pewno mordercom. Tak, on założył tą kamerę, aby mieć dowód, że to The Killer zabił i żeby mógł mieć twarz The Killera nagraną w akcji, aby móc go szantażować albo trzymać na smyczy. Tak więc ta taśma by później została użyta przez Angarda, żeby szantażować The Killera. Tak więc on wcale nie zaufał The Killerowi, więc od samego początku The Killer został zdradzony przez Angarda, tak więc on nam powie... The Killer nam powtarzał przez całą rozprawę, jak bardzo nienawidzi zdrajców ponad wszystkimi innymi. I teraz, kiedy się okazuje, że to jego klient, przez cały czas był zdrajcą. Ciekawe, co by zrobił. Po pierwsze, zerwałby kontrakt, Maya byłaby wolna, my moglibyśmy zażyczyć werdyktu winności dla Angarda. Jednakże, to jest przypadek troszkę inny od wszystkich. Tak, The Killer nienawidzi zdrajców ponad wszystkimi innymi. To by oznaczało, że on własnemu klientowi co by zrobił? Tak, podczas jego pierwszych zeznań zapytaliśmy się, co by się stało, gdyby zdrajcą był klient, gdyby to klient dźgnął go w plecy. No, sędzia nie pozwolił mu dokończyć tej sentencji, jednakże chyba wszyscy wiemy, co on by zrobił takiemu klientowi. Tak więc jeżeli Angard nawet by został wypuszczony, on i tak by zginął z rąk The Killera. Tak więc w takim wypadku Angard już lepiej, żeby by życił o werdykt winności, niż wyszedłby na wolność i tam żył cały czas w strachu przed mordercą. Tak więc Angard życzy werdykt niewinności, The Killer zrywa kontrakt i wypuszcza Maję. Wygląda na to, że oba wyjścia są możliwe dzięki temu pojedynczemu dowodowi. I to, moi drodzy, to jest prawdziwy cud tej rozprawy. Take that! Cóż, co pan o tym sądzi, panie Edgeworth? Sądzę, że jest jakiś powód w pokazywaniu tego dowodu dla tego świadka. Dudzik!
Proszę przynieść radioodbiornik. W porządku. Wygląda na to, że raz jeszcze się z nim połączymy. Maja, z nią jest wszystko okej, zgadza się? Czy nie powiedziałem panu, żeby nie martwił się pan o nic innego, jak tylko przy prowadzeniu tej rozprawy do szybkiego końca? A teraz, jeśli wszystko zrozumiałem prawidłowo, chciałby mi pan pokazać jakiś dowód? Tak, jeden dowód to wszystko, czego mi potrzeba. Mam tutaj taśmę wideo. Została znaleziona w twojej kryjówce. Słyszałem, że zranił pan 3 oficerów w próbie odzyskania tej taśmy. Tego akurat żałuję, że to zrobiłem. Jednakże to był rozkaz od mojego klienta. Powiedziano mi, żebym chronił tą taśmę wideo. Tak myślałem. Obawiam się, że nie udało mi się jednak tego zrobić. No cóż, nikt nie jest idealny. Czy zna pan zawartość tej taśmy? Mój klient jasno mi powiedział, żebym jej nie oglądał. No właśnie, ponieważ co jest na tej taśmie? Więc absolutnie nie mam bladego pojęcia. Właściwie, pan jest na tej taśmie. Ja? Była ukryta kamera wideo na miejscu zbrodni. Konkretnie w tamtym wypchanym niedźwiedziu. Pańskie akcje były nagrywane. Co? Czy to prawda, panie Wright? Kto umieścił tą kamerę? Cóż, jedyną osobą, która mogła umieścić kamerę na miejscu zbrodni, byłby pański klient, naturalnie. To była Adrian Andrews. Siedź cicho i słuchaj, wysoki sądzie. Tak, sir. Okej. Pański klient wyznaczył szczególne miejsce i czas, żeby pan tam przyszedł, zgadza się? Tak. To było po to... Zrobił to po to, aby móc pana filmować. Nie miałem pojęcia. Panie Wright, dlaczego mój klient miałby coś takiego robić? Chciałbym wiedzieć czemu. Dlaczego Matt Angard filmował miejsce zbrodni? Powodem, dlaczego to robił, to jest mój bilet do wyjścia z tej rozprawy. Jest tylko jeden powód, dla którego pański klient w sekrecie filmowałby miejsce zbrodni. On chciał wiedzieć, kiedy Yuan zginie. Chciał pana szantażować, nie ufał pana możliwościom. Jak oczywiście powiedziałem wcześniej, oczywistą odpowiedzią prawidłową jest... Oczywiście, że odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź druga. Chciał pana szantażować. On sam nam to powiedział w końcu. Bufon. Pański klient pewnego razu powiedział mi coś bardzo interesującego. Rozmawialiśmy o panu i to wtedy mi powiedział. Ale ja nie jestem słaby. Ja nie ufam nikomu, a już na pewno zabójcom. O, no dalej, panie Wright. Zabójcy nie tolerują szantaży. Tak, to tutaj właśnie wkracza taśma wideo. Wraz z tym mogę trzymać go na smyczy, a nawet szantażować go, jeżeli by mi się zachciało. Pański klient wcale panu nie ufał. On myślał o użyciu tej taśmy wideo, żeby pana szantażować. Co ma pan na to do powiedzenia, Shelley the Killerze? Wyglądało na to, że zostałem zdradzony od samego początku. Tak. No, to jest naturalne. On jest takim typem osoby. Pański klient to osoba, która myśli tylko o tym, jak wykorzystać ludzi, którzy są dookoła niego, żeby chronić samych siebie od wszelkich niebezpieczeństw, które mogą przyjść, na nich przyjść. To jest prawdziwa natura twojego klienta. Mam jedno pytanie dla tego świadka. Tak? Pan powiedział nam pewną rzecz bardzo dużo razy podczas swoich zeznań. Powiedział pan, że pan nienawidzi z ponad wszystkich najbardziej zdrajców. Tak, to się zgadza. Ale co jeśli tym zdrajcą byłby pański własny klient? Co wtedy byś zrobił? To oczywiste. Złamałbym natychmiast nasz kontrakt. A wtedy... Tamten klient stałby się moim następnym celem.
na honor imienia The Killera, nawet jeżeli miałoby to zająć całą wieczność. Podążałbym za tą osobą na koniec świata, żeby tylko wymierzyć swoją karę. Sam bym tego lepiej nie ujął, Edgeworth. Rozumiem. To wszystko, co chciałem wiedzieć. A więc zdrajca staje się następnym celem The Killera. A, już łapię. To tak właśnie odwrócimy tą sprawę do góry nogami. Panie Wright. Tak? Mój kontrakt z moim klientem jest od tej chwili zakończony. Wygląda na to, że mam na swoich barkach nową pracę. Oddam teraz panu pański wartościowy przedmiot. Co do? Ja nie jestem przedmiotem! Maja, myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę. O, dzięki bogom. Ta rozprawa wygląda na to, że dotarła do swojego podsumowania. Jednakże ja właściwie jestem trochę... Nie do końca rozumiem, co się właśnie stało z klientem i świadkiem. Pani von Karma, skąd to? Ona zawsze ma pana na oku. A teraz, sądzę, że już najwyższy czas, aby ogłosić werdykt. Ha, ha, ha. Oto właśnie mina, na którą wszyscy czekaliśmy. Panie Angard, wyglądałoby na to, że w jakiś sposób otrzymał pan tego, czego pan sobie życzył. W końcu otrzyma pan werdykt, na który pan tak bardzo oczekiwał. Powinien być pan szczęśliwy. Ale zanim to się wydarzy, chciałbym wygłosić jedno ostatnie stanowisko. Gdzieś w bliskiej przyszłości, jeden bardzo zdradzony zabójca może przed tobą się pojawić. Nie muszę chyba powiedzieć, że ten człowiek jest bardzo dobry w robocie, którą wykonuje. Jestem pewien, że zrozumiałbyś to, gdybyś obejrzał tylko tą taśmę. Pomóżcie mi. A teraz, Wysoki Sądzie, werdykt, jeśli można. Czy to z panem w porządku, panie Wright? W końcu dotarliśmy do końca bardzo długiej bitwy. To, czy on zostanie skazany, czy uniewinniony, tak czy inaczej, i tak nie ma dla niego żadnej ucieczki. Śmiało, Phoenix. Proś o co tylko sobie życzysz. Racja, szefowo. Może wyprosić o niewinność i przeciągnąć męki Angarda, lub prosić od razu o winność, niech zostanie skazany na śmierć i niech idzie wszelką cholerę. Ale... tak nie może być. Gratulacje, panie Macie Angard. Proszę upewnić się, że wykorzysta pan dokładnie każdy moment tego małego skrawka życia, jakie ci tylko pozostało. Wysoki Sądzie, jak zwykle obrona prosi o niewinność. Bardzo dobrze. Co tu znaje oskarżonego Mata Angard? Proszę zaczekać. O co chodzi? Jeżeli będę niewinny i on mnie zabije. No? Ja jestem... Nie! Winny! Jak zwykle wyglądałoby na to, że odkryliśmy prawdziwą prawdę. My? Nie pamiętam, żebyś ty pomagał nam w tym wszystkim. Panie Edgeworth, jak się ma pan Matt Angard? Pozostawiłem panią von Karmę, żeby nadzorowała jego aresztowanie. Jestem pewien, że teraz otrzymuje pełną... No kurczę. Pełną serię biczowania w tej chwili. Bardzo dobrze. Było blisko, czyż nie, pani świadek? Tak. Planuję, żeby odpłacić za moje własne grzechy dla społeczeństwa, Wysoki Sądzie. To rozprawa to był pierwszy raz, kiedy stałem na stanowisku dla świadka, a kiedy to zrobiłam, naprawdę byłam bezradna. Ona teraz musi mówić o tej porze, kiedy Edgeworth naprawdę nią docisnął. Przypuszczam, że teraz próbuję mu wybaczyć za to, co wtedy zrobił. Ten świadek, jak mam to powiedzieć, ona ma pewną słabość.
Jeżeli zamierzasz powiedzieć, że wybierzesz śmierć, to mnie nie do... to mnie wcale nie obchodzi. Ale tuż po tym, kiedy byłam sama w więzieniu, to był pierwszy raz, kiedy naprawdę widziałam samą siebie i tym, jaką osobą byłam. A dzisiaj, kiedy wasza dwójka użyła waszych połączonych sił, żeby skazać Mata, ja czułam się, jakbym w końcu została uratowana. Wow, to jest pierwszy raz, kiedy kiedykolwiek widziałem, jak się uśmiecha. Jestem naprawdę szczęśliwa, że to akurat wasza dwójka była odpowiedzialna za tą sprawę. Naprawdę nie wiem, jak wyrazić to, jak jestem szczęśliwa. To jest pierwszy raz, kiedy czułam się pogodzona z tym, kim naprawdę jestem. Dziękuję wam wszystkim tak bardzo. Trochę mi się przypomina zakończenie 5. epizodu w pierwszej grze. Wygląda na to, że w końcu wszystko zostało rozwiązane. Jeżeli chodzi o mnie samego, wciąż jest kilka rzeczy, o które jestem zakłopotany, ale wszyscy chyba są w dobrych nastrojach i dla mnie to wystarczy. To wszystko. Sąd zamyka sprawę. No już oszczędził nam oglądania napisiku guilty, ale dobra. Okej, teraz jeszcze nie będę podsumowywał tego, co się naprawdę stało. Przyjmijmy gratulacje, bo nam się należą. Byłeś świetny, Phoenix. To, co zrobiłem tam, było słuszne. Czyż nie? To jest pierwszy raz, kiedy nie udało ci się uniewinnić swojego klienta. Otrzymałeś dla niego werdykt winności. Ale musisz wsadzić przeszłość za siebie i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Teraz zdajesz sobie sprawę, że istnieje coś więcej niż tylko zdobywanie werdyktu niewinności, racja? Tak, teraz to rozumiem. Phoenix, czemu ona mówi bez ruszania ustami? Phoenix, pomyśl przez chwilkę. Pomyśl do momentów, zanim pani Von Karma przybyła z ostatnimi kawałkami dowodów. Pomyśl o tej niesamowitej decyzji, którą musiałeś podjąć. A więc, panie Wright, po co ja to czytam, skoro to było 10 minut temu? No ale nie da się zaprzeczyć, że to był mocny moment, naprawdę mocny moment. Czy on jest winny, czy niewinny? Taki był twój wtedy wybór, a twoja odpowiedź? Twoja odpowiedź oznaczała to, czym naprawdę jest prawnik. Wright! Edgeworth, mam dobre wieści. Maja jest bezpieczna Maja jest bezpieczna i jest na komendzie. Naprawdę? Pers, mówi pan nam prawdę, prawda, panie Edgeworth? Tak, jest całkiem bezpieczna. Właśnie jest prawdopodobnie już w drodze tutaj, kiedy rozmawiamy. Ha, mistyczna Maja jest cała i zdrowa. Zrobił pan to! Naprawdę pan to zrobił, panie Nick? Au! Ona wali naprawdę mocno w twarz, jak na dzieciaka. Ja zawsze w pana wierzyłam. Wciąż sobie powtarzałam, pan Nick ją uratuje, pan Nick ją uratuje. Dzięki. O co chodzi? Pani Von Karma. Co do tego, co było wcześniej, dzięki. Au! Dlaczego wciąż się uśmiechasz, panie Phoenixie Wright? Ty przegrałeś! Twój perfekcyjny rekord zwycięstw został zmiażdżony. A jednak, ty wciąż jesteś szczęśliwy? Nie sądzę, że kiedykolwiek to pojmiesz, pani Von Karma. Jak śmiesz? Nie bój się. Być może kiedyś. W końcu ja sam taki byłem aż do... roku temu. Edgeworth? Dla moich własnych osobistych zwycięstw i dla werdyktu winny. Używałem każdej brudnej sztuczki, jaka tylko istniała. I tak oto mój perfekcyjny rekord zwycięstw pozostał nienaruszony. Ale... pewien człowiek pojawił się przede mną i zmierzył się z tym okrutnym... z tym okrutnym mną. Walczyłem z nim tak jak z każdym innym i posmakowałem swojej pierwszej porażki.
Turnabout Sisters, gdyby ktoś nie wiedział. Czułem, jakbym stracił wszystko z powodu tej porażki. I wtedy... nadeszła moja kolej, aby zająć miejsce dla oskarżonego. Turnabout Goodbyes. A ja byłem i wtedy zostałem ocalony przez tamtą osobę, którą miałem ze swojego wroga. Nie mogłem sobie wybaczyć za to, co się wtedy wydarzyło. A więc opuściłem biuro prokuratorskie. I zostawiłem tą notkę. Prokurator Miles Edgeworth wybiera śmierć. Mógłbyś równie dobrze umrzeć. Prokurator, ktoś wstydzi się samego siebie i swojej porażki, powinien wczołgać się w jakąś dziurę i umrzeć. Ale to nie to wtedy się wydarzyło. Po tym, jak opuściłem biuro prokuratury, w końcu zdałem sobie z czegoś sprawę. I to w tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że wszystko zaczęło się zmieniać. Co za głupi nonsens. My, prokuratorzy, używamy wszystkiego, co mamy tylko, aby atakować oskarżonego. Ale za każdym razem, kiedy to robimy... nieważne, jak desperacka może być sytuacja. Zamiast poddać się, jakby to zrobiła większość ludzi, tamten człowiek byłby wciąż silny i miał wiarę w swoich klientów. I wtedy, zanim to wiedziałem, zacząłem również ufać temu człowiekowi. Co? Zaufałeś swojemu wrogowi? Nieważne, jak dużo brudnych sztuczek używa jakaś osoba, prawda i tak zawsze znajdzie drogę na światło dzienne. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to walczyć z wiedzą, że to my trzymamy wszystko, aby ujawnić taką prawdę. Wymazujemy paradoksy, jeden po drugim. To nigdy nie jest łatwe. Wciąż musimy to robić, wykonywać tą żmudną pracę i posuwać się o centymetr do przodu. Ale zawsze znajdujemy tą jedną pojedynczą prawdę. To mogę ci obiecać. Prawda? Tak, to jest powód, dla którego istnieją prokuratorzy i obrońcy. Ale jestem pewien, że ty już o tym wiedziałeś, czyż nie, Wright? I to dlatego nie mogłeś mi wybaczyć. Ten człowiek, który zaczął się ukrywać. Czy to nie jest prawda? Ten człowiek, który miał tylko wzrok na swoich zwycięstwach i potem uciekł, kiedy takie zwycięstwo nie nadeszło. A! Czy pan Edgeworth ma rację, pani Nick? Naprawdę mnie zawiodłeś. Kiedy ty wtedy zniknąłeś, poczułem się zdradzony. Powodem, dla którego postanowiłem zostać prawnikiem, to dlatego, że wierzyłem w rzeczy, które mi wtedy powiedziałeś. Przez te wszystkie lata. A ty zdradziłeś swoje własne słowa. I to dlatego, rok temu, podjąłem decyzję. Zadecydowałem, że Miles Edgeworth, którego znałem, zginął. Przynajmniej to sobie wtedy wmawiałem. Ty żałosny głupcze! Pani Von Karma... ja nie chcę słuchać jakichś nędznych... pisków przegranych... przegranych. Von Karma to ktoś, kto został stworzony, aby być perfekcyjny. Milesie Edgeworth, ty już nie jesteś wart. Nie jesteś już więcej wart bycia Von Karmą. Ani nawet ja. To skończone. To wszystko jest skończone. Franciszka rzuciła coś na podłogę. To jest... odbiornik elektromagnetyczny. Czy to nie jest ta rzecz, którą użyła, żeby śledzić detektywa Gumshoe? Później oddam to do... komisariatu. I jest jeszcze coś. A! Czy to nie jest bicz pani Von Karmy? Nigdy nie postawię więcej nogi w sali sądowej. Jestem pewien, że to ma właśnie na myśli przez ten gest. Powinieneś to zatrzymać, Wright. Teraz my będziemy wszystkich lać w sądzie. Okej. Okay. Nick! Maja! Mistyczna Maja! Mistyczna Maja! Okej. Okay. Nic nie mam do powiedzenia.
O, Nick, wiedziałem, że wam się uda. Zdobyłeś werdykt winnego dla Angarda. No wiedziałem, że to zrobisz. I jeszcze do tego nawet mnie uratowałeś. Cóż, oczywiście, że tak. Wiesz, że nigdy bym cię nie porzucił. Ale z całą pewnością mieliśmy dużo szczęścia. Ty masz dużo szczęścia, że w ogóle tu stoisz. Nieważne, nieważne. Nieważne, a dla nas to było ważne. Cóż, wszystko skończone, okej? Poza tym, jeżeli bym zginęła, to po prostu bym tu wróciła i nawiedzała cię jako duch przez Pearly. Czy to naprawdę jest takie łatwe, żeby coś takiego zrobić? Wielkie dzięki, Nick. O, nawet o tym nie wspominaj. Maja. O, pan Edgeworth. Cieszę się, że z tobą jest wszystko w porządku. Hej, wygląda na to, że naprawdę poczynił pan postęp, panie Edgeworth. Cóż, przypuszczam, że jestem troszkę innym człowiekiem niż byłem rok temu. Ha. O, w porządku. Sądzę, że już czas, żebyśmy wyszli z tego depresyjnego miejsca. Ha? Gdzie idziemy? Jedzenie, Nick! Jedzenie! No, ciamkać, blaskać, aż jestem głodna! Jestem taka głodna, że nawet ty wyglądasz dla mnie jak miły, soczysty burger, Nick. Ty myślisz, że wyglądam jak burger? Przynajmniej... Okej, już nie wiem nawet prime rib, co to jest. Niech pan z nami idzie, panie Edgeworth, proszę! Jeżeli nalegasz... W porządku. A więc co jeśli poszlibyśmy do naszego... stałego stoiska z hamburgerami? Nie bądź głupi, Nick. Ha? Ta sprawa popsuła nam taki uroczy wieczór i weszła między mnie a to wystawne jedzenie, a więc zadecydowałem, że powinniśmy tam pójść jeszcze raz. I jeszcze raz? No dalej, Nick. Żarcie!